Witam serdecznie. Pamiętacie, że w Google Street View możecie robić zdjęcia sferyczne za darmo. Jest to dosyć karkołomna metoda nakierowywania na poszczególne punkty i zbierania kolejnych ujęć, dzięki czemu możemy pomieszczenie zamiast używania kamery sferycznej 360 na 180 stopni zrobić sobie taką fotkę z Afriko. W pomieszczeniach słabo się sprawdza. Najlepsze oczywiście efekty są na zewnątrz. Można robić panoramy na Street View do oglądania, do różnego przedstawiania jakiegoś krajobrazu, który nam pasuje, albo na przykład takich fajnych ruder, które wkrótce będą wyburzone, w których może straszy. No ale wracając do mieszkań. Wiadomo, można zrobić sobie mieszkanie, które chcemy wynająć, sprzedać. Można zahaszować, zasłonić jakieś prywatne informacje. No i takie zdjęcie można opublikować w darmowym spacerze wirtualnym, który mniej więcej może wyglądać w ten sposób. Czyli mamy takie kierunkowe, ustawiamy sobie strzałeczki, kółka lub innego rodzaju ikony i przechodzimy do pomieszczeń. Pomieszczenia małe, robione za darmo właśnie w Google Street View, w tej aplikacji, trochę nam się tutaj nie do końca spinają, w związku z czym lepiej zainwestować w kamerę 3D, taką panoramiczną, ale tak jakby się uparł, no to w miarę jeszcze można sobie takie coś przygotować. Oczywiście jest to za friko, do 5 zdjęć, ale na takie mieszkanie dwupokojowe to 5 zdjęć świat i ludzie spokojnie wystarczy. Widać, trochę się poprzestawiało, za to małe pomieszczenie to jest masakra. Kilka prób podejścia do zrobienia zdjęcia sferycznego. Niezbyt się, jak widać, udało. Szafki się poprzesuwały tutaj troszeczkę, ale najlepszy jest sufit, bo sufit nam się zrobił. Dadam taki trochę kombo we dwa. No ale cóż, jest to za friko. Jak ktoś chce obejrzeć w miarę taką wizualizację 3D, no to można mu takie coś przygotować. A w czym? A w takim programie Theasys, jak to się tam wymawia, na pewno ktoś w komentarzu mnie poprawi. No i można wrzucić do 5 panoram za darmo. No i jak już to mamy, to wiadomo, że oczywiście w smartfonie to się tego edytować nie da, nawet nie da się tego ruszyć. W związku z czym na komputerze. A jeżeli mamy możliwość wygenerowania sobie takich panoram cyfrowych, wirtualnych, jeżeli ktoś nam przygotuje na przykład wizualizację łazienki, pomieszczenia, albo zastanawiamy się nad remontem i nie wiemy, jakby to wyglądało, albo chcemy zmienić fronty do kuchni, bo te pomarańczowe są okropne, no to bardzo fajna możliwość jest, żeby sobie takie coś wygenerować i w tym Theasysie na przykład opublikować i pokazać znajomym, zapytać się, która aranżacja fajniejsza, co uważają. A tutaj jest na takiej podstawie renderingu. Oczywiście, taki coś umiem. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu, a teraz zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Dla Ciebie to tylko klik, a dla mnie to coś bardzo ważnego.